Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jest środa, czy wtorek? Czwartek już? Nie, nie. Oj, tydzień przeleciał. Jest 18 stycznia 2024. Żeście oglądali wczoraj Białą Bazę. No wiadomo, że jeszcze nie wszyscy, to jeszcze będzie tej oglądalności więcej. I tutaj ja się odniosę do paru komentarzy, którzy no, nie każdy musi zrozumieć ten natłok informacji, albo trzeba się cofnąć od początku Biała Baza i wysłuchać w kolejności, bo to są ciężkie tematy, ja to rozumiem. A tym bardziej dla ludzi, którzy byli głęboko właśnie w religii siedzieli i to się pokrywa, nie pokrywa, sprzeczność jest z tego, nie, z biblijna, a ta rzeczywista, także rozumiem to takie zamieszanie u niektórych, ale wszystko można wyjaśnić i wytłumaczyć. Coś tutaj, co jest? Dobrze. Za chwileczkę do komentarzy i dodatkowi jeszcze tematów na samym początku. Jest dużo zapytań, już się zgłaszacie. Mamy specjalną ofertę do końca stycznia, do ostatniego dnia stycznia. Oferta jest dla tych, którzy chcą odzyskać wolność z powrotem i na dwie osoby. Robimy po dwie. Może być małżeństwo, może być para, może być babcia, wnuczka i tak dalej. Jak chcecie tam sobie, dobierajcie się. I to jest specjalna oferta. Zapraszamy na odzyskanie wolności z powrotem. To jest bardzo ważne. Tak żeśmy się dowiedzieli jeszcze. Tam jest oczyszczenie. Mamy noworodka i parę czipów już było. Ta istota ze sobą przyniosła, tak. I potem też żeśmy byli na bazę, gdzie dzidziunia odzyskała wolność z powrotem. Byliśmy zaskoczeni, że dopiero pierwszy raz na ziemię zeszła poprzez informację przez Oerys, a już był numer niewolniczy i Oerys zaraz wytłumaczyła, że każde dziecko, które jest rejestrowane, czy jak to się mówi, zameldowane, tak, urzędowo, że się narodziło, to jest numer niewolniczy, idzie w ten komputer gadów i już jest oficjalnie tam. Także cieszymy się, że stało się na samym początku, tak, i to jest dobre. Także skorzystajcie z oferty, piszcie do mnie, na dole jest kontakt, ja Wam wysyłam ofertę i na odnowę komórki macierzysty pościągajcie sobie, chociaż odzyskanie wolności z powrotem, to jest wyłączenie programów, te chipy. Zostają, to nie są jakieś metalowe, jak sobie myślecie, my nazywamy to chipy. To są takie programy narzucane, ale one są wyłączane przy odzyskaniu wolności z powrotem. Tak? Wyłączane, a ten złom, gdzieś tam nazywam złom, zostaje nieczynny. Kiedyś to tam będzie oczyszczone, odleci i tak dalej. Do laboratorium zapraszamy i nie zapomnijcie o Waszych milusińskich zwierzaczkach. Także teraz powracamy. Jest tam właśnie zapytanie o tunelach, które już jest bardzo głośno. Pierwszy ten został odkryty w Nowym Jorku. To jest płytkie tunele, które sobie gady tam właśnie rozporządziły. Jak to sięga daleko, jakie ma rozgałęzienia, jeszcze tych informacji nie ma, ale dojdą. Widziałam przerażające nagranie, bo nagrali ci, którzy tam weszli, chyba z policji, chodzili po kościach, wysłane z kośćmi czaszki malutkie, noworodki większe i tego. Także to było chyba jedzone. Tak, także z tego tam ołtarze do rytuałów, wszystko właśnie z tych kości, z czaszek porobione. Także aż mi ciężko o tym mówić. Pokrywa się wszystko to, co ta rasa gadzia, która zeszła tutaj jest. To jest niesamowite, ale to jest, teraz mamy czas odkrywania prawdy. Prawda wypływa na wierzch, gady żrą się między sobą, tak. A te tunele, które właśnie były zbudowane poprzez tą potężną, ale co od tych, tą rasę, którzy tam na czworakach chodzili, jak coś pracowali czy robili, to na dwóch nogach stali, tak?
to oni na wielkich głębokościach są te tunele. Nie ma z tymi tunelami, co teraz odkryte są właśnie, gdzie kapelusznicy sobie robili rytuały. I teraz chciałam jeszcze zwrócić uwagę, żeby nie łączyć tych tuneli. Te tunele pierwotne są bardzo, bardzo głęboko w ziemi, a te, które sobie do jakichś rytuałów tam robią, to już jest człowieka ręką zrobione. Ciężko się o tym mówi, co? Wiem, że masowo rodzice, jak to się mówi, stracili swoje potomstwo dzieci właśnie przez takie coś. I nie tylko giną dorośli. Nie ma to nic wspólnego z przejściem na nową ziemię, w nową przestrzeń. To właśnie tutaj są ta rasa ma ciężki głód, nie? I się odżywiają właśnie nami. My nie jesteśmy ich hodowlą. Teraz chciałam zwrócić uwagę, na tych dolarach jest, nie? Ta piramida przerwana. Ma taki kołnierz pusty. Zwróćcie uwagę, pejsaci właśnie są, chodzą ubrani troszeczkę jak piramidalny, mają te płaszczyki. Potem jest biała, jest przecinka biała, no i reszta potem jest czarna, tak? Tak samo wrócę do kataniarzy. Kataniarze to samo. Czarna, biała stójeczka, po prostu ta przerwa i potem reszta. Ja wam zwracam na to uwagę i żebyście nad tym się zastanawiali, poszperajcie sobie, może w internecie też takie będą różne rzeczy. Skojarzyło mi się to bardzo mocno. I właśnie jest czas, żeby te stójki, te przerwy, żeby zniknęły, żeby to połączyć w jedność. Dlaczego są wojny wszędzie prowokowane? Po to, żeby składać ofiary, po to, żeby korzystać, brać to, co jeszcze jest przy życiu. Sieroty, nie sieroty, tak? Zawsze to było przez tą rasę prowokowane. Ta rasa to czyni, rządzi tym i dysponuje. I mają swoich tych, co z zębami majtki trzymają i latają, żeby się nie zesrali z tego, jak nie spełnią życzenia tej rasie, tak? To są bardzo, bardzo ciężkie informacje, bardzo ciężka sytuacja w tej chwili, która wypływa na wierzch, ta prawda, tak? Ale musimy tej prawdzie spojrzeć w oczy, nie możemy jak strusie głowy w piasek chować. Ja mam wszystko, mi jest dobrze, ja mam auto, telewizor i świat mój zamknięty. Niestety dotyczy to każdego z nas, każdego. Jeżeli nie będzie każdego dotyczyć z nas, to po cywilizacji. A są takie plany właśnie, żeby rozdzielić całkowicie bogaci i biedny niewolnik. Nawet miski ryżu nie będzie, jak to się mówi, tak? Średnia klasa ma być wyniszczona. Ma być zlikwidowana. Czy dadzą radę? Zależy od nas. Wszyscy czekają na to przejście. My nie znamy dnia, ani godziny, ani daty. Już tam są, już tam życie jest, a odłączy się ta przestrzeń od tej starej, ta nowa, jak na to przyjdzie czas. Od nas ludzi to zależy też w większości. I co tutaj dodać w tym wszystkim? Tam są zapytania, no takie się powtarzają, że żeby Izabel powiedziała, co jest z Ewą i Adamem. Czy Ewa z żebra rzeczywiście powstała, a co z jabłkiem i z tym wężem? Tego tłumaczyć nie będziemy. Odsłuchaj sobie hipnozy, odsłuchaj sobie początek przekazów. Jabłka mamy do dzisiaj, jemy, nikt nikogo nie skusił. Pijecie soki z jabłek, tak? A żebra nikt nikomu nie wycina, żeby stworzyć innego. To jest wszystko bzdura, bajeczki. Kto wierzy, to wierzy. Tak jak ja mówiłam właśnie o tych żłobkach. Noworodek położony po prostu jako ofiara do wzięcia Czech. Tam to są pejsaci, przyjrzyjcie się nawet na te przekazywane obrazy. Oni nam pokazują tą prawdę. Tylko my to
wchodzimy w fantazję, w jakąś litość, żałość, płacz, Boże, Bóg się narodził. Dobra jest. Kto chce dalej hołdować właśnie przekazywanie ofiary kapeluszatom, to czyńcie dalej. Róbcie pod choinkami wasze żłobki, idźcie do kościoła, śpiewajcie, tak, lulajcie i tak dalej. To jest wasza wolna wola. Ja nie będę więcej przytłaczać. Zawsze mówię, mam dosyć temat kataniarzy, mam dosyć temat lulajże Jezuniu, mam dosyć tych tematów. My jesteśmy od tego odcięci, od jakichś choinek, jakichś święconych koszyczków z jajkami, jakichś tam świętować i koszyczki możecie co dnia sobie robić, stawiać ładnie jako na stole, jako dekoracje, jako jedzenie. Róbcie co chcecie, ale te dni, które wam wyznaczyli, żebyście się nażarli, czy potańczyli, czy napili, opuśćcie to. Ta energia się skupia wtedy przy was, bo to są rytuały, które wzmacniacie właśnie ich, tak? Teraz zobaczcie te rządy, tak? Jak latają i jak przy spotkaniach fejsatych całują po rękach, nie? Pełno jest nagrań, poszukajcie, zobaczcie. Niech wam to otwiera oczy. Teraz jest spotkanie w Davos, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj jest, czy to już ten Davos, czy do końca już jest, czy tam był jeden dni, czy ile oni tam mają. Jest już nagranie oficjalnie, ktoś nagrał z publiczności właśnie tam z tego. Młody człowiek, tam siedzi ten cały Klaus, ten naczelny porządku nowego świata, co chce stworzyć, tak, baranów pełno właśnie, tych poddanych tam, ale jeden dobrze powiedział w przetłumaczeniu. Zobaczcie sobie, to jest po angielsku. Także ten cały Schwab stał z jakąś kobietą i od razu opuścili podium. No, ja bym to powiedziała po polsku, ale to są tylko, no, to są tylko powtórzone, przetłumaczone słowa, nie ode mnie. Patrzy się ten młody na tych dziadów, co tam siedzą na podium i mówi, że wypierdalaj, Klaus Schwab, wypierdalaj nowy porządek świata, tak? I tam dał takiego czadu. Niech to się rozprzestrzenia, niech ludzie wiedzą, że są między nami mądrzy, bardzo mądrzy ludzie, którzy nie boją się niczego, tak? Wiadomo, że dużo kto tam wychodzi, czy wychyla się z okna, nie? Są po prostu mordowani, taka jest prawda. Kto teraz już masowo jest prawda odkrywana, przekazywana. No teraz jeszcze jak doszło do nas, że jakieś tam pobory są w Polsce między 18 a 65 lat, nie? Jak tam 6 godzin mają do stawienia się w tym. Tam, gdzie mają się stawić, jak 5 minut za późno, to od razu idzie do kicia. A jak odmówi tego poboru, to też do kicia. Też by się nad tym zastanawiali. Myślę, że będą przepełnione kicie. Nie mówię, bo się mówi tak, do kicia, nie? Będą przepełnione i każdy tam, niektórzy zadowolony, że o, to mnie to nie dotyczy, dla mnie nie będzie miejsca. Właśnie takie zbiorówki to są łatwe do ładowania w ciężarówki, czy w autobusy i we wózka, wiecie gdzie. No, tam gdzie już brakuje do walki. Także nie cieszcie się tym, że lepiej odsiedzę, jak nie pójdę. To musi się odbyć inaczej, tak? Nie namawiam nikogo do niczego, ja tylko, to są nasze rozważania, nasze myśli i nasze informacje do przodu, żeby nikt potem nie płakał. A płaczu jest wiele. Szkoda, że a może i dobrze, że to wszystko przyspiesza, że ta prawda musi przykryć to zło, tak? Żeby normalnie każdy butem jak gnidy dosłownie wykręcał. I to, co jest gnidą, nie? A gnidy teraz się ukazują.
kiedyś nikt nie chciał na to patrzeć, ale trzeba spojrzeć na to. To jest tragedia, to jest barbarzyństwo ludzkości. Pieniądz odegrał tu dużą rolę. To są ci sprzedawczycy właśnie za... To już macie w Biblii, nawet tam ktoś mówił, że jest, że sprzedał Jezusa za jakieś pieniążki, kto to tam jakiś tam był. Tak? To samo się dzieje. Sprzedają właśnie, sprzedają się za pieniądze. Oni myślą, że będą żyli wiecznie. Niech biorą, niech się dławią, niech srają dolarami, jak ten słynny osiołek, tak? Ale im już nic nie pomoże. Po prostu nic nie pomoże. Świadomość, która ludzka się przebudziła. Już nie ma odwrotu. Także nie słuchajcie bzdurnych informacji. Ktoś tam pisze, że ta pierwotna, chodzi o komentarz, teraz wracam do komentarzy, że ta pierwotna rasa tych olbrzymów, że wybudzi się wkrótce, wyjdzie spod ziemi. Nie wyjdzie spod ziemi, ich tam nie ma. Te tunele wykorzystują właśnie gadziny. I wiecie do czego? Macie tyle już informacji, że ja nie będę tego powtarzać, bo z wyczytanych czy skąd wziętych mnie to nie interesuje. Słuchajcie sobie sami i wyciągajcie wnioski, że odnaleźli tamte... ktoś tam napisał, że przecież odnaleźli jakieś szkielety olbrzymów. Tak, ale nie 10-20-metrowych, tak, jakieś tym, ale to są właśnie te szkielety tych olbrzymów, które urodziły ziemskie kobiety. I oni długo nie żyli, ci olbrzymi, bardzo szybko się rozwijali, ale długo nie żyli, dlatego te szkielety są w płytko, bo ta pierwsza cywilizacja bardzo głęboko w tych tunelach, tak, była. Oni, nie ma po nich śladu, bo oni się, ich kości w proch się rozwalili, takie mieli konsystencje, to co jedli, takie mieli ciała, tak. Także nie będę zadawała pytań jakichś o religii, jakichś biblijnych, jakichś dopytywać się tego, bo to jest nie nasz temat. A ja tego tłumaczyć nie będę, bo żeśmy już tyle przekazali, że to by była bzdura. Dobra, na ten koniec, kochani, na niedzielę planujemy dalszy ciąg informacyjny na białą bazę. Zapraszamy Was, odzyskujcie wolność z powrotem, żebyście z gadzich wychodzili GPS-ów, żeby znikały Wasze dane, żeby numer niewolniczy dla Was nie istniał, żebyście byli wolnym człowiekiem z powrotem, wolną istotą, jaką zostaliście stworzeni tam w źródle boskim, jako wolna istota, żeście zeszli tutaj, a zostaliście zarejestrowani i pieczęć niewolnika. No i niektórzy mówią, dobrze, my jesteśmy hodowlą. Można porównać to z hodowlą. Przy takim jak kozom, krowom też dają te czipy na uszy, wszystko zarejestrowane. Nic nie zginie. To wszystko jest w komputerach. Jak zwierzętom, tak? Czipują. Po co? Moje zwierzęta są tutaj. Dlaczego mam być poczipowane? One nie wychodzą na ulicę, tak? Eksperyment. Rejestracja. Wiedzą, gdzie jest. A o co tutaj chodzi? Teraz właśnie pozdrawiamy Jarka z Anglii, z Manchester. Właśnie rozmawiał ze mną przez telefon. Był tutaj u nas w centrum, też miał fajną hipnozę. No i tam w Anglii, kto mieszka, sprawdzajcie albo potwierdźcie, zaczynają likwidować, zabijać zwierzęta domowe. Koty, psy i wszystko, że nie wolno posiadać żadnych zwierząt domowych. Już tam ta ustawa, nie wiem, czy już jest prawomocna, ale już policja zabiera z ulic, jak ktoś na spacer idzie. Są zwierzęta, dostają zaszczyki, zabijane są. I potworny strach już jest tam. Składają się, jakieś składki robią na adwokatów, bo chcą to sądownie po prostu... Czy im się uda? Nie wiem. Mówi, że w nocy wychodzą, bo on ma sam psa, że w nocy wychodzą z psami na spacer, żeby tam policja nie odkryła, i bo zabierają po prostu psy, nie? Tak, a po co chipowali? Po to, żeby wiedzieć, gdzie ten pies się znajduje, tak? Łatwa, to jest łatwa rozgrywka i zabawka. Także
Trzeba się sprzeciwiać, nie dać. Ja moje nie cipuję, nie są szczepione. A jak zachorują, to mamy inne metody, żeby ich wyleczyć i wtedy są szybciej do wyleczenia, jak po tych słynnych tam dawkach, tak? Smutne to wszystko. Wiem, że to jest przerażające. Ja nie wiem, jakby mi tutaj ktoś wszedł i chciał zwierzę zabić, kto jest szybszy? Nie wiem. Nas jest wielu. Nas jest wielu, tylko nie ma jedności. Jakby była jedność, to by tego nie było. Zdajcie sobie z tego sami sprawę. Także kochani, jeszcze raz zapraszamy Was na bazę. Olejki mam i zamawiajcie, a przede wszystkim skorzystajcie z tej oferty do końca miesiąca. Kochani, zostańcie na ten moment zdrowi. Do usłyszenia, nowe wiadomości jak będą. To będę im przekazywać. I niech Wam nie interesują jakieś bzdury, głupoty wyssane. Już właśnie ta gadzina była wycięta w Guantanamo. Nie ma tu, siamto, tamto. I co teraz? Oni chcą rządzić. Jednak oni tutaj są. Że występują gdzieś tam, mają swoich sobowtórów, czy jak oni tam nazywają, aktorów i tego, do wyjazdów, rozjazdów, tego. Oni są. Trzymają, bo oni tą planetę chcą posiąść i zniewolić, jak to idą swoim planem. My o tym wiemy i ten plan nie może im się udać. Tak? Nie może. Zostańcie zdrowi. Na ten moment namaste.